Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj znowu pytania, dzisiaj znacznie więcej jak ostatnio. Pierwsze pytanie. Czy po kilku dniach na chłodno trener jest w stanie wyjaśnić przyczyny porażki w ostatnim meczu z Górnikiem? Tak, jestem w stanie wyjaśnić przyczyny porażki i będziemy to analizowali razem z zespołem. Drugie pytanie. Co zdecydowało o odsunięciu Puczki, Cesarycza i Dziuranowicza od pierwszej drużyny Korony Kielce? Oj, to temat jest złożony i tak naprawdę co do każdego piłkarza bym musiał tutaj parę słów powiedzieć. Ja zawodnikom to zakomunikowałem, w szatni też o tym rozmawiałem i bezpośrednio z piłkarzami. No i tyle, no, jeżeli chodzi o... Naprawdę trochę długo by to trwało, gdybym musiał każdą sytuację tu w tej chwili omówić. Trzecie pytanie. Czy rozmawiał pan z Marcinem Cebulą i resztą drużyny na temat łapania niepotrzebnych kartek, które eliminują zawodników z gry w kolejnych meczach? Tak, rozmawialiśmy na ten temat z zawodnikami już zresztą. Rozmawialiśmy już, ten temat był już poruszany po meczu z Piastem. No ale jak widać, emocje są bardzo duże. Rozgoryczenie i czasami jakaś bezsilność na pewne wydarzenia, które dzieją się. No, powoduje to, że te emocje biorą górę nad pewnymi rzeczami, ale musimy się opanować, musimy z tym walczyć i musimy sobie z tym poradzić, bo brak w tym momencie chociażby Marcina no jest dla nas dużym osłabieniem. Jak wygląda sprawa z piłkarzami, którym kończą się kontrakty w czerwcu? Czy ostatnie odsunięcie zawodników od składu może mieć też jakiś wpływ na temat podejmowanych decyzji co do przedłużania kontraktów na lipiec? Czy to ma jakikolwiek wpływ? Nie, to jest zupełnie oddzielna chyba sprawa, bo tak naprawdę po prostu tym zawodnikom, których odsunęliśmy ostatnio, po prostu ja straciłem zaufanie do tych piłkarzy i z tych piłkarzy już bym nie korzystał i jakby nie wprowadzałbym tych piłkarzy już na boisko kosztem innych zawodników. W związku z tą decyzją zarząd podjął decyzję po prostu o nieprzedłużaniu umów z tymi piłkarzami i tyle. No, jeżeli mamy kadrę pozostałą, która jest w klubie i tak jak mówiłem już wcześniej, w tym tygodniu z tymi zawodnikami będzie rozmowa, która będzie dotyczyć i aneksów i ewentualnego przedłużania czy podpisywania nowych również kontraktów z tymi zawodnikami na przyszły sezon. Także dzisiaj mamy poniedziałek i ja, tak jak ja mówiłem ostatnio, że w tym tygodniu te rozmowy z tymi zawodnikami będą prowadzone. Kolejne pytanie. Jak zdrowie młodego Sowińskiego, kiedy wraca do gry i czy jeszcze w tym sezonie ma szansę zagrać w Ekstraklasie? No, czy będzie miał szansę zagrać w Ekstraklasie? Ja powiem tak. Przede wszystkim dzisiaj Sowiński miał robione kontrolne badania i można powiedzieć, że po urazie nie ma śladu i tak naprawdę Sowiński wróci do treningu w środę, ale na ile on będzie, że tak powiem, w formie i dyspozycji i czy będzie jeszcze taka możliwość i on, czy sam zawodnik dojdzie jeszcze do takiej formy, żeby ewentualnie mógł w tym sezonie jeszcze zagrać, no to tak naprawdę trochę wróżenie z fusów i ciężko mi cokolwiek jakby tutaj prorokować i odpowiedzieć stanowczo na to pytanie, bo tak naprawdę nie znam na nie odpowiedzi, jak i myślę większość tutaj trenerów ze sztabu, jak i również ze sztabu medycznego, także co będzie, to się okaże i jak szybko zawodnik wróci do formy, to też nie wiadomo.
Kolejne pytanie. Czy sytuacja z Piotrem Pierzchałą nadal się nie zmienia i nie będzie on dostępny do końca gry? Ale tu napisane jest, nie wiem, to w każdym bądź razie do końca gry w tym sezonie chyba o to chodziło w tym pytaniu. W każdym bądź razie ja powiem tak, jeżeli chodzi o Piotra, Piotrek już trenuje z zespołem i jeżeli ewentualnie taka konieczność by była, no to myślę, że za niedługi czas ten zawodnik mógłby być brany pod uwagę, ale no tak jak mówię, no jego absencja była dosyć długa i tak naprawdę w sumie od niecałego tygodnia tak naprawdę jest z nami w treningu. To też wiemy, że potrzebuje trochę czasu, żeby złapać formę i dojść do siebie. Kolejne pytanie. Czy zarząd rozmawiał z trenerem na temat dalszej współpracy w przypadku ewentualnego spadku do pierwszej ligi i czy w ogóle trener byłby taką opcją zainteresowany? Nie, na taki temat nie rozmawialiśmy na tą chwilę. Na którym z trzech zawodników Djuranowicz, Puczko, Cecaris zawiódł się pan najbardziej? No, to jest dobre pytanie, ale myślę, że na każdym po trochu. Znowu wracamy do tych piłkarzy. Na pewno, jeżeli chodzi o Puczkę, to oczekiwałem zdecydowanie więcej po piłkarzu. Jeżeli chodzi o Djuranowicza, znowu to zawodnik, który naprawdę rewelacyjnie wyglądał w treningach. Pokazywał jakość i do tego duże zaangażowanie. No, w meczach niestety wyglądało tak, jak to wyglądało. A co do pana Cecaricza, to nie chciałbym się wypowiadać już na ten temat. Czy nie martwi się pan o kadrę swojego zespołu? W tym momencie do gry jest 15 ogranych zawodników plus młodzież. Czy z tak wąską kadrą da się jeszcze coś ugrać w Ekstraklasie? Tak, oczywiście, że tak. Ja wierzę w to, że się da i wierzę również w to, że w momencie, kiedy trzeba będzie wspomóc się młodymi zawodnikami, to tak jak mówiłem już tu wcześniej na którymś z briefingów, nie wiem, może nawet jednym z pierwszych, powiedziałem, że mam nadzieję, że będzie taki moment, kiedy ci młodzi zawodnicy będą gotowi, żeby pomóc drużynie. Ja mam nadzieję, że to znaczy ja mam nadzieję, że jeżeli właśnie ten moment nastąpi, a może nastąpić już całkiem niedługo, ci zawodnicy już dźwigną ten ciężar i pomogą. Powiem może jeszcze bardziej dosadnie. Tu już nie jest ważna liczba osób, liczba tej kadry, jak ta kadra będzie liczna. Ważna jest to, czy ci zawodnicy, którzy zostaną z nami do końca, po prostu będą chcieli umierać za koronę. To jest najważniejsze w tym momencie i tego momentami brakuje. I to jest coś, co chyba nas boli tutaj najbardziej. Także tak, uważam, że tych 15 zawodników ogranych plus młodzież, która uważam, że z każdym treningiem, z każdym nawet wyjazdem na ten mecz, nawet jak ktoś by tam może złośliwie mówił wyjazdem na wycieczkę, no to uważam, że to nie jest wycieczka, a duże doświadczenie i każde te minuty spędzone z pierwszym zespołem, będąc i na odprawach i będąc w szatni i wychodząc na rozgrzewkę przedmeczową i będąc później na ławce podczas takich meczów, jest to takie doświadczenie, które tym zawodnikom na pewno pomoże i również pomoże im właśnie wtedy, kiedy będzie trzeba dźwignąć ciężar gry na boisku, także to są bardzo ważne momenty dla nich. 10. pytanie. Za tydzień wygasają kontrakty połowy zawodników. Czy wie już pan, na kogo będzie mógł liczyć po 30 czerwca, kto nie przedłuży kontraktu? Nie, no to tak jak mówiłem, no te rozmowy będą w tej chwili, w tym tygodniu trwały. Ja uważam i to znaczy uważam. Liczę na to, że każdy z tych zawodników, którzy w tej chwili są w szatni, zostaną z nami do końca sezonu. No, nie wyobrażam sobie zupełnie jakiegoś innego rozwiązania. Bym był mega zdziwiony, jeżeli co niektórzy zawodnicy by chcieli, że tak powiem, skrócić sobie ten sezon, nie dogrywając wszystkich meczów w koronie.
z tego sezonu, także liczę na to, że wszyscy zostaną. 11 pytanie. Jakie nastroje panują po porażce w Zabrzu? No jakie mogą panować? No, wiadomo, że jesteśmy źli, przybici i mega, mega tym wszystkim zdenerwowani, ale no cóż, można powiedzieć, że gdzieś tam padliśmy na deski po tym pojedynku i najważniejsze jest to, żeby się podnieść już w najbliższym spotkaniu i stawić czoła kolejnemu wyzwaniu, które jest przed nami. Także to jest dla nas w tym momencie najważniejsze. Oczywiście mecz na pewno finał tego meczu, końcówka tego meczu mocno nas zabolała, ale trudno, taki jest sport. Musimy sobie z tym poradzić, a przede wszystkim musimy sobie na tyle poradzić, żeby dźwignąć się i być silniejszym już w następnym spotkaniu. Kolejne pytanie. Miał pan olbrzymie pretensje po meczu z Górnikiem. Była złość. O co najbardziej? No, o co mogła być najbardziej złość? No, przede wszystkim chodzi o to, że w końcówce pogubiliśmy się zupełnie taktycznie. No, gdzieś wprowadził się totalny chaos, na którym gdzieś tam z linii nie można było zapanować. Pogubiła nam się ta gra i tak jak mimo wszystko potrafiliśmy wcześniej w dziesiątkę grać bardzo fajną piłkę i tak naprawdę kontrolować wszystko, co się dzieje na boisku i zaskoczyć Górnika zawsze swoją grą, swoją organizacją gry, tak niestety te ostatnie minut, tak jakby, nie wiem, część zawodników już chciała wyniku bronić, a część jeszcze nie wiem, atakować. No generalnie no nie wyglądało to dobrze. Te ostatnie minuty z naszej strony, w naszym wykonaniu były słabe, a tak naprawdę błędy indywidualne jeszcze spowodowały stratę dwóch bramek. W ogóle w tym meczu straciliśmy kuriozalne bramki i to chyba mnie jako trenera najbardziej boli. Ale również też ta niekonsekwencja taktyczna w końcówce meczu to jest coś, co się nie może nam przytrafiać. 13 pytanie. Co się stało, że Korona tak słabo weszła w mecz z Górnikiem, a zaczęła grać dopiero w drugiej połowie po czerwonych kartkach? Czy my aż tak strasznie słabo weszliśmy w ten mecz? No trudno by... Znaczy na pewno początek meczu bardzo nerwowy z naszej strony, bardzo dużo strat, chociażby Peterego Forsella, chyba 3 czy 4 straty pod rząd, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo głupie i to też gdzieś tam nie pozwalało nam złapać odpowiedniego rytmu. Że tak powiem, fał, którego nie było, po którym pada też bramka, także no wiele rzeczy, gdzie czynników miało, które nam gdzieś tam wybijały nas z rytmu, zresztą przeciwnik też bardzo mocno nad tym pracował, żebyśmy my nie mogli zacząć realizować swoich założeń i odpowiednio wejść w mecz. Ale najważniejsze jest to, że się otrząsnęliśmy i potrafiliśmy zacząć grać swoją piłkę i no i co za tym idzie, powinniśmy dowieść ten wynik. Nawet gdybyśmy grali w 9, to powinniśmy z Zabrza wywieźć punkt. Wracając do tego jeszcze, o to właśnie mam największe pretensje. Czy drużyna jest jeszcze zmotywowana, żeby walczyć na boisku dla Korony? No ja sobie nie wyobrażam, żeby tak nie było. Jeżeli tak by miało nie być, no to możemy już tak na dobrą sprawę kończyć sezon i się pakować. No bo to jeżeli nie będzie tej mobilizacji, jeżeli nie będzie tego zaangażowania, to biorąc pod uwagę to wszystko i te wszystkie czynniki, które nas dotykają w trakcie meczu, to w ogóle byłoby to bez sensu. Także ja uważam, że zawodnicy są zmotywowani. Często to gdzieś tam jakby kaliber tych meczy i to, że my tak naprawdę praktycznie nie mamy żadnego marginesu błędu, powoduje też taki paraliż i też to, że gdzieś w
wkrada się ta nerwowość, to chociażby te, mówię, straty, duża ilość strat w tych niektórych fazach meczu, a w większości na początku chociażby tego meczu ostatniego z Zabrzem, w Zabrzu. Także to są właśnie to przejawy tego, że tym chłopcom zależy. Gdyby im może nie zależało aż tak, to przede wszystkim no, to by inaczej to też wyglądało na boisku, a nie można chyba powiedzieć, że nie zależało tym zawodnikom w Zabrzu, żeby odnieść korzystny wynik. Piętnaste pytanie. Korona dwa razy w tym sezonie z Rakowem już wygrała, ale miało to miejsce pod wodzą pana poprzedników. Czy ma już pan pomysł na najbliższego przeciwnika? No tak, no w pewnym sensie tak, chociaż mało czasu na analizę, a dużo pracy jeszcze tak naprawdę zamknąć trzeba ostatecznie. Mecz w Zabrzu, zresztą już to robiliśmy. Od tego trzeba było zacząć. Następnie też mamy krótki znowu okres czasu przed kolejnym meczem. Jutro już gramy. Jutro zawodnicy dowiedzą się o tym, jak ten plan na jutrzejszy mecz będzie wyglądał. Dzisiaj już trochę też, ale przede wszystkim całościowy plan na ten mecz zawodnicy poznają jutro. Kolejne pytanie, czy brak Felicio Brauna na Forbesa będzie dla Korony ułatwieniem? Nie, no w ogóle nie biorę takich, to znaczy może inaczej. Ja bym mógł powiedzieć tak, że biorąc pod uwagę to, jak my kadrowo wyglądamy, to dobrze by było, jakby w innych zespołach ta kadra też oczywiście była jak najszczuplejsza, bo wtedy może być łatwiej, ale to nie o to chodzi. Przecież wiadomym jest to, że jak nie ma Brauna Forbesa, to wejdzie inny zawodnik i też będzie chciał pokazać się z jak najlepszej strony. Ja w taki sposób kompletnie nie podchodzę do spotkań i nie zamierzam tego w taki sposób analizować. To by było chyba tyle. Także dziękuję bardzo. Do widzenia.